No cześć, chcieliśmy Wam pokazać, jak wygląda typowe duńskie osiedle. To jest tak naprawdę osiedle spółdzielcze. Żaden z tych domów nie należy do nikogo na własność. Żeby tu się wprowadzić, trzeba zapłacić trzykrotny czynsz plus niekiedy trzykrotny czynsz kolejny na wyprowadzkę. Trzykrotny czynsz jest jako kaucja, drugi trzykrotny, jak będziesz się wyprowadzać i nie będziesz chciał płacić, to żeby było z czego ściągać. No i czynsze w takich domach z reguły wynoszą około 5 do 7 tysięcy koron. Hej! A tutaj akurat nasz sąsiad z jednego z domków. On pracuje akurat zawsze na nocki, bardzo sympatyczny typ, ma garaż obok nas. Hej! Adeba YouTube! Akurat ten dom tam w rogu, co widzicie, to jest prywatny dom. Nie należy już do spółdzielni. Spółdzielnie to nie tylko, jak niektórzy myślą, biedniejsza część duńskiego społeczeństwa. Oczywiście biedniejsza nie znaczy, że biedna. To też ludzie po rozwodach, ludzie, którzy w danym momencie mają jakieś tam problemy życiowe albo inne perturbacje. My mieszkamy na spółdzielni od 7 lat. Bardzo sobie chwalimy, ale no mamy nadzieję, że to już końcówka mieszkania na spółdzielni. W końcu przeprowadzimy się na własny dom. Z reguły, jeżeli duńskie małżeństwa się rozwodzą, to sprzedają wszystko i dzielą się pieniędzmi. Może jest to rozsądne, może nie, ja tego nie oceniam. Uważam rozwód za katastrofę i w momencie, gdy para się rozwodzi, często, gęsto, gdy powstaje nowe małżeństwo, nowa droga życia, to ci ludzie zaczynają z powrotem na spółdzielniach. Ale są też tacy jak Morten i Inger Marie, którzy całe życie pracując w Danfossie albo w jakichś firmach, siedzą na spółdzielniach, bo jest im wygodnie. Spółdzielnie to z reguły od 100 do 120 metrów domki, mieszkania. Spółdzielnia pod tym względem jest wygodna, że nie interesuje Cię absolutnie nic. Płacisz rachunki za ogrzewanie, za wodę, za prąd, no i czynsz. Czyli tak jak ja na przykład mieszkałem w Polsce w wieżowcu, niby w mieszkaniu w cudzysłowie własnościowym, ale moi rodzice płacili czynsz i wszystkie te same rachunki, były te same zasady. Tutaj jeżeli kupisz dom albo masz własne mieszkanie, to płacisz tylko i wyłącznie podatek od nieruchomości i to wszystko. No i oczywiście media, ale nie ma tego czynszu. Ale póki jest czynsz, to jest to jednak dyskusyjne, czy to jest własne, czy nie własne. Jedyna różnica pomiędzy takim mieszkaniem właśnie na spółdzielni w Danii, a w Polsce, to jest to, że po prostu takiej spółdzielni, takiego mieszkania nie macie prawa sprzedać. No i to jest właśnie, a i większe remonty, jeżeli chcecie zmienić łazienkę, kuchnię, to jest to robione przez profesjonalne firmy. Nie można zrobić sobie tego samemu. Trzeba to zrobić oczywiście w grupie. A właśnie zaraz idziemy do Henryka, zaraz go się spytam, czy chce być na moim YouTubie. Nie, nie. W ogóle sytuacja. Wczoraj wpada do nas Hele i się pyta, słuchajcie, macie duże auto, jeździmy Citroenem C4, tam 10-12-letnim. To jest nieistotne, ale to jest duże auto. Mówi, słuchajcie, ja muszę pojechać do Obenro, może byście nam mi pożyczyli auto. Albo Monika, żeby pojechała ze mną. Myślimy, dobra, to Monika ją zawiezie, coś tam trzeba przewieźć. Ten, ona mówi, no wiecie, tak między godziną 10 a 17. No to no dobra, to weź to auto. I teraz jest godzina 16:30 zaraz, więc Hele powinna niedługo wrócić, ale może też wrócić o 18:00, bo ona do mnie mówi, wiesz Robert, będę jechała najszybciej jak się da, nie? No to ja sobie myślę, jednak nie jeźdź za szybko, bo to jednak cały czas nasze auto. Z tego powodu, że auto pożyczyliśmy, musimy iść w deszczu pieszo. Ale to też nie jest źle, z każdej sytuacji można wyciągnąć coś fajnego. W tym momencie coraz mocniej zaczyna padać. Monisiu, pokażesz się? Bo właśnie mówię do kamery, że pada katastrofalnie. Ale pokażemy Wam też mniej więcej, jak wygląda nasza miejscowość, bo o Danii istnieje wiele legend. Bogaty kraj, najszczęśliwsi ludzie, fajnie się żyje. I oczywiście to wszystko jest prawdą, tak? Z najprostszych prac można się utrzymać na najwyższym poziomie. Można mieć de facto wszystko, o czym się marzy. Nie mówię tutaj o jakichś abstrakcjach, ale jeżeli ktokolwiek marzy o jachcie, o kempingu, o kamperze, to to jest nawet dla... Wystarczy pracować gdziekolwiek, w sklepie, na kasie, w każdym możliwym zawodzie i zawsze zarobicie na to, o czym marzycie. Dania jako kraj to jedno z lepszych miejsc do życia, ale dostanie się tutaj to jest troszeczkę problematyczna sprawa czasami, bowiem żeby dostać się do Danii, żeby zarejestrować się, trzeba mieć numer CPR. To znaczy, przy rejestracji w Danii trzeba mieć numer CPR, a żeby mieć CPR, trzeba mieć pracę. A żeby dostać pracę, trzeba mieć CPR. Czyli tak jakby na przykład różne nacje w tym momencie zjeżdżające do Polski miały taką sytuację, że oczywiście mogą dostać pracę, ale muszą mieć PESEL. Idą do pracodawcy,
pracodawca mówi, że... Okej. Okay. Pracodawca mówi, że mamy PESEL, tak? Że potrzebuje PESEL. Typ nie ma PESEL-u, bo potrzebuje mieć PESEL, żeby mieć pracę. A dalej patrząc, w urzędzie mówią, nie damy ci PESEL-u, bo nie masz pracy. To jest bardzo problematyczna sytuacja, dlatego większość ludzi, którzy przyjeżdża do Danii, zresztą tak samo jak i ja, przyjeżdża przez firmy pośredniczące, które załatwiają oczywiście równocześnie i pracę, i PESEL. W jednym z naszych pierwszych filmów pokazaliśmy wam most w Tunder, który... Nie oglądaliście to, a nie obejrzeliście tego filmu, to zapraszam, wejdźcie do... Wejdźcie na nasz kanał, obejrzyjcie, zobaczcie jaki zrobiliśmy, zobaczcie jaki zrobiliśmy progres od tamtego czasu. Tu mamy zwykłą kładkę drewnianą, która w pewnym momencie zjeżdża w dół i okazuje się, że ten most w żaden sposób nie jest zakotwiczony. Ja mogę na nim pływać. Monisiu, pokazałabyś? Pobuję się. Pobuję się lewo, prawo. No. Okej. Okay. A tutaj zamek. W tym momencie nie wygląda może zbyt efektownie, bo cała jego główna wieża została zasłonięta, ale znajduje się tutaj Efterskole. W jednym z odcinków opowiadaliśmy, że w duńskim systemie edukacji dzieci, które niekoniecznie dobrze sobie radziły, albo niekoniecznie dogadywały się z rodzicami, albo z różnych względów potrzebowały roku dłużej, mają możliwość iść do 10 klasy. Tutaj, w momencie, gdy nie zasłania nam już drzewo, widzicie wieżę zamku, który właśnie jest wejściem do Efterskole. Ogólnie miejscowość jest super. Widzicie to jezioro za mną? Tutaj nie wystarczy chyba podskoczyć. Właśnie sobie rozwaliłem gimbala, ale spróbuję wam to pokazać.